Rozpoczynamy od rekonstrukcji rządu. Dziś o godzinie 17 zmian w składzie Rady Ministrów ma dokonać prezydent Andrzej Duda. Miejsce po Jarosławie Gowinie w koalicji rządzącej wypełniły Partia Republikańska Adama Bielana i Stowarzyszenie Odnowa Marcina Ociepy. Przypieczętowanie przez PiS współpracy z nowymi partnerami ma wpłynąć na skład rządu. O tym, że dojdzie do rekonstrukcji, wiemy od kilku tygodni. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński ujawnił nazwisko polityka, który stanie na czele jednego z resortów. Ministrem sportu zostanie poseł Bortniczuk. Do nominacji dojdzie najszybciej, jak to możliwe. W tym samym resorcie wiceministrem będzie do tej pory niezrzeszony poseł Łukasz Mejza, od dawna wspierający PiS w trakcie głosowań. Medialne doniesienia wskazują na zmiany w resortach rolnictwa, a także klimatu i środowiska. Grzegorza Pudę miałby zastąpić Henryk Kowalczyk, a Michała Kurtykę Anna Moskwa. Ostatnie wydarzenia, ostatnie zmiany, też te ruchy rekonstrukcyjne świadczą o tym, że Prawo i Sprawiedliwość buduje sobie stabilną, nową większość. No i to powinno wystarczyć do tego, aby w najbliższych miesiącach spokojnie te rządy sprawować. Po rozstaniu z Jarosławem Gowinem resortem rozwoju ma pokierować Piotr Nowak, były wiceminister finansów, a obecnie doradca szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wydaje się, że te wszystkie perturbacje, które miały miejsce, one nie osłabiły Prawa i Sprawiedliwości, a wręcz przeciwnie, w tej chwili uporządkowały tak sytuację, że będzie bardzo łatwo można wprowadzać ustawy realizujące Polski Ład. Zmian w rządzie prezydent Andrzej Duda dokona dziś o godzinie 17.